From the classiest radio station on the air. Cześć, ja jestem Mala, to jest Kuźniam Roku. W dzisiejszym odcinku przyglądam się narzędziom do tworzenia map w RPG. Nie będzie tu marketingowych sloganów. Zamiast tego moje doświadczenie z faktycznego tworzenia, grania i użytkowania tychże, yy, tychże zabawek sprawdzimy, co warto kupić w 2025 roku, co daje frajdę przy tworzeniu map, a co tylko irytuje. Lecimy! Na początku mała uwaga. Coraz bardziej odchodzę od narzędzi, które ograniczają mnie pod względem praw autorskich. Nie mam absolutnie nic przeciwko oznaczaniu artystów, sam tworzę i wiem, jakie to jest ważne, ale w praktyce, kiedy używam mapek w filmach, na sesjach online albo przygotowuję materiały, potrafi się z tego zrobić chaos. I pod tymi względami też również będę oceniał wymienione narzędzia. Na pierwszy ogień bierzemy Dungeon Drafta, narzędzie, które było moim pierwszym narzędziem do tworzenia map RPG i zapewne będzie też pierwszym lub też było pierwszym dla wielu z tych, którzy oglądają dzisiaj ten odcinek. Program jest, ma już swoje lata i jest intuicyjny. Jeśli znasz jakikolwiek edytor 2D, warstwy, tektury, tekstury, pędzle i tym podobne rzeczy, wszystko jest na miejscu i dokładnie tam, gdzie powinno się znaleźć. Po zakupie niestety mamy mało asetów, mamy mało obiektów, mamy mało tekstur, mamy mało rzeczy, za pomocą których faktycznie możemy malować. To tak naprawdę bardziej jest silnik do tworzenia map niż kompletne narzędzie. Trzeba wesprzeć artystów bądź też indywidualnie kupować asety, z których będziemy korzystać by zbudować sensowną bibliotekę. Co wszystko działa, dopóki nie musisz tak naprawdę zrobić map w różnych stylach. Dopóki nie grasz jednego dnia w Warhammera, następnego dnia w Zeftulu, a potem w coś jeszcze zupełnie innego, bo nagle okazuje się, że tych osób, które musisz wspierać jest całkiem szeroki wachlarz i wchodzi znowu problem praw autorskich. Wracamy do punktu wyjścia. Zaletą Dungeon Drafta jest to, że to co stworzysz bazowo w oparciu o bazowe asety jest twoje, ale w oparciu o te Dodatkowe rzeczy, tak jak mówiłem przed chwilą, już nie zawsze. W Dungeon Draftie jest funkcja wielopoziomowości i działa ona poprawnie, aczkolwiek nie daje frajdy. To są po prostu bitmapy z warstwami przezroczystości, zero dynamiki. I jeśli porównać to chociażby do takiego narzędzia jak Tailspire, gdzie wszystko mamy w 3D z cieniami, światłem, no to już w ogóle nie ma to startu. Czy polecam? Dzisiaj raczej nie. Wolę inne narzędzia. Ale jeśli ktoś zleciłby mi mapkę do przygody w opętanej fabryce, gdzie działa... Gdzie działają kultyści Ktulu, to wracam pewnie do Dungeon Drafta. To nadal świetne narzędzie do profesjonalnych map w 2D. Kolejny punkt tego epizodu to Chronos Builder. Chronos to program, który ma ogromny potencjał, który niestety został zmarnowany lub jak to woli nie w pełni wykorzystany. prawa autorskie są jasne, jeśli nie zarabiasz więcej niż 60 tysięcy dolków, możesz spokojnie z tego korzystać, bez komercyjnej licencji, duży plus. Kronos ma świetny system wielopoziomowości, który nie jest pozbawiony, pozbawiony luk, bo jeśli nagle chcesz zrobić świetliki z oknami w dachu, które rzucają jasne promienie na podłogę, to nie będzie to takie proste, ponieważ każdy poziom indywidualnie mm, rzuca światła. Więc to jest troszeczkę taka wtopeczka. Ale eksport do Fondry działa rewelacyjnie. Jednym kliknięciem przenosisz mapę, mury, światła, drzwi, wszystko, gotowe masz do sesji. Do tego te światła są synchronizowane z tym, jak tło, jak bitmapa została wyrenderowana w samym, w samym kronosie, czyli no naprawdę wygląda to świetnie. Ale program bywa niestabilny. Miałem sytuację, gdzie update zepsuł całą aplikację na kilka dni, twórcy zareagowali powoli i nie jest to dobry znak, w szczególności jeśli ty w tym samym czasie masz do przygotowania sesję albo robisz coś innego na termin. Nie budzi to zaufania. Do tego zapisy w chmurze są delikatnie mówiąc iluzoryczne. Przeinstalowałem system, wszystko było stracone. Asety, szczególnie te sci-fiowe, cyberpunkowe i modern, są genialne. Mapy do Aliena, Cyberpunka i Warhammera, idealne. Ale społeczność praktycznie nie istnieje. Discord ledwo sobie tam kopyrta, od czasu do czasu ktoś coś napisze. Ale, ale, słabo. Dodatek na Steamie Wishing Well jest spoko, ale według mnie zupełnie niepotrzebnie podbija cenę, ponieważ to wszystko za tą cenę zupełnie spokojnie powinno znajdować się w podstawce. Czy polecam? Nie, nie za tą cenę. gdyby kosztował połowę tak, ale dziś to ryzykowna inwestycja w projekt, który już chyba nie pofrunie i nie będzie się rozwijał. Kolejne narzędzie na dzisiaj to Flowscape. Flowscape to zupełnie... Inne narzędzie, mały, porzucony projekcik, ale zaskakująco funkcjonalny. Możesz robić przepiękne, klimatyczne mapki 3D, zwłaszcza tła, wioski, góry, ruiny, wszystko gotowe pewnie gdzieś w jakieś 30 minut, a czasami nawet krócej. Nie nadaje się specjalnie dobrze do robienia wnętrz, czyli na przykład nie zrobisz tam karczmy, nie wiem, starego opuszczonego budynku w środku wraz z zejściem do tuneli, ale wszystko to, co znajduje się na zewnątrz, czyli trakt, szybkie spotkania niezależne i. Ty podobne rzeczy będzie się do tego nadawało. Możesz zrobić sobie port ze statkami, które tam zacumowały i multum innych rzeczy. Za niecałe 60 zł dostajesz coś, co może cię uratować, gdy trzeba szybko sklecić scenę. Nie działa optymalnie, ciągnie energię jak smog, ale jeśli nie robisz vanilla engine, to spokojnie daje radę. Czy polecam? Tak. To fajny dodatek do arsenału mistrza gry. Kolejny punkt to Wonderdraft, to narzędzie od tych samych twórców, którzy stworzyli Dungeon Draft, ale tym razem do map globalnych, czyli krain, kontynentów, archipelagów i tu działa rewelacyjnie. Asetów jest moc, są bogate, różnorodne, stylowo spójne. Interfejs znany z Dungeon Drafta, czyli mamy warstwy, pędzle, tekst, legenda. Edytowanie mapy? Czysta przyjemność. Brzegi możesz rysować albo po prostu wynurzać je z wody za pomocą narzędzia, które unosi poziom w górę, co działa rewelacyjnie. Eksport tylko w PNG lub WebP, ale to w zupełności wystarcza, bo tak naprawdę do tego potrzebujemy tego typu narzędzia. Czy polecam? Zdecydowanie tak. Dla mistrza gry, który prowadzi. Kampanie w otwartym świecie to jedno z najlepszych narzędzi, w jakie można zainwestować i wszystko, co stworzysz przy użyciu Wonderdrafta, pozostaje twoje na wieczność. Watabuys Progen Arcana, darmowy zestaw generatorów, miasta, wioski, krainy, jaskinie. Działa w przeglądarce, zero logowania, zero opłat. Mapy można zapisać, edytować, zmieniać nazwy, kształtować dowolnie dzielnice. Nie ma tu asetów, stylów i cudów na kiju, ale jako szybki prep świetne, szczególnie jeśli potrzebujesz średniej wielkości miasta i to na teraz. To jest przestrzeń, w której większość generatorów i większość innych narzędzi do tworzenia map zawodzi i to konkretnie. Czy polecam? Tak, to must-have w zakładkach każdego mistrza gry. I na sam koniec zostawiłem sobie narzędzie, które według mnie jest moim ulubionym odkryciem. Jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia, do tworzenia map, to Tail Spire. To nie jest program stricte do tworzenia map, ale to pełnoprawne VTT w 3D, czyli Virtual Table Top. Możesz zagrać pełną sesję bez wychodzenia z aplikacji. Masz kostki, tokeny, światła, efekty audio, dodatki społeczności. Eksport tylko do PNG, ale często nie trzeba nic eksportować, bo grasz wprost w aplikacji. Jest dosyć specyficzny model płatności, ponieważ główna aplikacja kosztuje 90, 90 zł, ale istnieją tak zwane krzesła, które można zakupić i pozwalają one dołączać graczom lub innym osobom do gry. Na początku może wydawać się to skomplikowane, ale tak naprawdę działa, działa świetnie i powoduje, że ta cena jest naprawdę spoko. MG kupuje dostęp, gracze dołączają za darmo. Mówiąc w skrócie. TaleSpire wymaga lepszego kompa, ale optymalizacja jest OK. Czy polecam? Tak, TaleSpire daje frajdę, tworzenie map, to zabawa sama w sobie, projekt się rozwija, społeczność żyje i to na całego. No i to wszystko otrzymujemy za naprawdę uczciwą cenę. I czas na podsumowanie. Każde z tych narzędzi ma swoje mocne i słabe strony. Nie ma jednej odpowiedzi, bo są różne potrzeby, ale jeśli miałbym dziś wybrać tylko jedno narzędzie, to dla zabawy i sesji online wybrałbym zdecydowanie TaleSpire. Dla map globalnych to najlepszy będzie WonderDraft. Co do szybkiego Prepu, Watabus działa zaskakująco dobrze. No a cóż, dla profesjonalistów, którzy potrafią i muszą zrobić mapkę. Karczmy umieścić ją w swoim podręczniku, który niedługo będą sprzedawać, wtedy najlepiej będzie skorzystać z Dungeon Drafta. Co do reszty, ocencie proszę sami. Mam nadzieję, że się podobało i przede wszystkim, że film się przydał. Dajcie znać, co o tym sądzicie na dole w komentarzach. Zapraszam was na naszego Discorda w linku, tam jest link do serwera, gdzie bardzo dużo się dzieje i wykuwane są kolejne, kolejne tematy na kuźniem roku. Do zobaczenia, do następnego, hej!